Proszę panie, to jak zareagował zespół, jak panie się dowiedziały o tym, że pan trener podjął taką decyzję, a nie inną i trwał przy niej, był uparty? Naprawdę chyba do końca zespół nawet nie wie, że trenera nie będzie dzisiaj na zajęciach. Ja z trenerem rozmawiałam rano i tylko i wyłącznie dlatego wiem i dlatego przyszłam tutaj z własnej woli na konferencję. Pewnie się dziewczyny domyślają, bo czytają internet, wiedzą, że jest jakaś konferencja, no jest nieciekawa sytuacja, że coś tam się wydarzy na tej konferencji. Są też menadżerowie, którzy no, przypuszczam też mogą gdzieś tam wcześniej coś tam przepuścić przez. Także na oficjalną wersję tak naprawdę nie wiem. Myślę, że nie wiedzą, nie znają oficjalnej wersji. Mogą się tylko domyślać, jak zareagują. No, na pewno nikt nie będzie szczęśliwy, bo tak jak tu siedzę, jestem kapitanem tego zespołu, tak samo brałam w tym wszystkim udział. Czuję się tak samo odpowiedzialna za te wyniki, które są w tym roku. Przypuszczam, że każda dziewczyna tak samo będzie mówiła w tym samym języku co ja. To nie tylko trener jest winny. Wszyscy razem jesteśmy winni tego, co się dzieje. Wiadomo, że no nie mogą nas 13 czy tam 12 zwolnić, tylko zwalniają jednego trenera. Nie wiem, czy to do końca jest dobry wybór, czy zły. Pewnie po sezonie będzie kwestia weryfikacji. Z mojej strony no na pewno mi się z trenerem pracowało dobrze. Ja jako zawodniczka przychodząc tutaj do klubów, to zbytnio sukcesów dużych nie miałam, a tak naprawdę od momentu, kiedy tutaj jestem i pracuję z tym zeszkoleniowcem, no to już mogę coś tam sobie więcej przypisać w CV, coś tam już zdobyłam, uważam, że były to piękne chwile i no i zresztą każda dziewczyna, która tutaj grała do tej pory, to potwierdzi. No na pewno nic innego nie robimy niż rok wcześniej, a rok wcześniej wszyscy nas nosili na rękach. W tym roku jest taka sytuacja, jaka jest. Nie uważam, żeby to była tylko i wyłącznie wina trenera. Uważam, że to wina jest całego zespołu. My tak samo jesteśmy na boisku. My odpowiadamy za pewne rzeczy. Trener może nas przygotowywać tylko do działań, które wykonujemy. No, dlatego jesteśmy współodpowiedzialne za ten wynik. Ja biorę to też na, że tak powiem, przysłowiową klatę. Jest mi źle z tym, że tak się stało za mojej kadencji, jak jestem kapitanem, zmiana trenera, to na pewno nie świadczy zbyt dobrze o zespole i ono o mnie i ogólnie. I co, z własnej strony chciałabym tak naprawdę podziękować trenerowi, skoro już ta decyzja tak zapadła, za to, co do tej pory osiągnął ten zespół, za to, co ja mogłam osiągnąć. Dzięki niemu tutaj jestem, dzięki niemu to wszystko zdobyłam. To człowiek, który na mnie postawił tak naprawdę od początku do końca. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Zaufał mi, nie do końca zawsze miałam to zaufanie u trenerów. Tutaj w klubie grałam. No i mogłam się przyczynić do sukcesów, tak samo jak i on, jak i reszta dziewczyn. Większość, która tutaj dłuższy okres gra, na pewno potwierdzi moje słowa. Ciężka sytuacja. Zobaczymy, przyjdzie nowy trener. Na razie zespół, przypuszczam, będzie rozbity. Czy to dobrze wpłynie? Nie wiem. No, przypuszczam, że nie wyleczy mi kolana, nie wyleczy mi obojczyka i jeszcze paru innych rzeczy, które mi się przyplątały. Po prostu potrzeba czasu na to, żebyśmy doszły do siebie, tak jak tutaj wcześniej panowie powiedzieli. Jest to wynik jakichś tam działań przedsezonowych. Teraz już wiemy, że to było złe. I tak naprawdę potrzeba trochę czasu, żeby ten zespół się wyleczył. Do tego wszystkiego mentalnie musimy troszeczkę bardziej popracować nad sobą, bo uważam, że do tego wszystkiego właśnie mentalność tego zespołu spadła naprawdę w skali od 0 do 10 na tą chwilę, pewnie jest minus 14. Także żeby wygrać mecz, to przypuszczam, musi być to przynajmniej pozytywna liczba. I będzie dobrze. Jeżeli będzie tak, że trener przyjdzie będziemy dobrze grać. Ja się będę z tego cieszyć, tak jak i trener, przypuszczam też. Bo po części, jeżeli to wszystko wypali, to tak naprawdę będzie to też jego zasługa, bo do tej pory z nami pracował. Są zawodniczki, które grały z nim dłuższy czas. Przy nim się rozwinęły. Ja jestem tego żywym przykładem. Pewnie nie jedna by to powiedziała. Pewnie będzie się też cieszył. Najgorszą opcją by było to, jeżeli nic się nie zmieni, żeby ktokolwiek nie mówił później, że
jest to trenera wina, bo nas źle przygotował, tak jak wcześniej panowie powiedzieli, było strasznie dużo czynników do tego, dlaczego tak gramy w tym roku. Nikt nie powie, że w tamtym roku Skowrońska Zarośnińska umiała grać i potrafiła zdobywać punkty, a w tym roku nie umie, bo trener jest do dupy. To nieprawda. Bardzo bym chciała dla tego zespołu, żeby było lepiej. Jeżeli to ma być dobra dla zespołu, oczywiście ja się z tym zgadzam, chociaż wewnętrznie nie do końca czuję, że to może być jakikolwiek przełom. Aczkolwiek nie nastawiam się pesymistycznie na nowych ludzi. Po prostu z doświadczenia wiem, tak samo miała przyjść nowa rozgrywająca, miało być lepiej i tak nie było. Czyli nie jest to kwestia jednego czy dwóch ludzi, którzy tutaj pracują, tylko jest to kwestia kilkunastu osób, które tutaj pracują i które muszą zmienić poczynania na boisku, mentalność. Przede wszystkim większość się musi wyleczyć i będzie dobrze. Także kończąc, jeszcze raz dziękuję trenerowi za wspólnie spędzony czas w tym klubie. Może jeszcze przyjdzie okazja, że jeszcze gdzieś tam razem zagramy. Jest mi smutno, co mam powiedzieć, tak naprawdę za godzinę muszę być na parkiet i postarać się o tym nie myśleć i dać z siebie wszystko, bo za dwa dni gramy mecz. No nie będzie to proste, dobrze, że chociaż jest z nami drugi trener, który nas zna, że nie od początku jest jakiś nowy trener, którego my nie znamy i nie wiadomo, co można się po nim spodziewać. Także tyle. Dziękuję.